Wie, że pośród drogich samochodów, bogactwa i przepychu rozgrywane są najbardziej prestiżowe zawody kartingowe na wolnym powietrzu o Puchar Monako. Na początku października miała miejsce już piąta odsłona tego święta gokartowego. Są to wyścigi niezwykłe, w których spotykają się same asy jeżdżące tymi małymi wózkami. Biegi rozgrywane są w czterech klasach. Formula A, Intercontinental C, Endurance oraz Junior. Do udziału w zmaganiach każdej z klas zawodnicy są zapraszani przez organizatora. Dla nas najważniejszym był fakt wyróżnienia takim zaproszeniem naszego młodego zawodnika Roberta Kubicy, który, przypomnijmy, w tym sezonie wywalczył Mistrzostwo Niemiec i Włoch. Nie powiodło mu się jedynie w Mistrzostwach Europy, gdzie zajął piątą pozycję. Tu miał jednak okazję do rewanżu, ponieważ przyjechali do Monte Carlo sami najlepsi. Dodatkowej pikanterii rywalizacji dodawał fakt, że część toru kartingowego pokrywała się z tym, na którym jeździli Hakkinen i spółka. Już sesje treningowe, czasówka oraz biegi eliminacyjne w klasie junior pokazały, że Robert startujący w zespole fabrycznym CRG Grifone bardzo chce tu wygrać. Przed finałem wywalczył drugie pole startowe, mając przed sobą Brytyjczyka Paula Di Resta, 18 okrążeń toru, a za jego plecami kolejnego Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Robert wystartował wyśmienicie. Już na pierwszej rundzie wyprzedził Di Restę, a potem powiększał przewagę. Kiedy lunął potężny deszcz i na trzy okrążenia przed końcem przerwano wyścig, Robert był daleko z przodu. Drugie miejsce zajął Di Resta, a na trzecim uplasował się Niemiec Helmut Sanden. Robert Kubica. Szczęśliwy Kubica mógł wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Do zobaczenia za tydzień.